Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na kolejny haul zakupowy. Tak wiem, trochę tych hauli zakupowych jest, nawet jak przeglądałam swój profil na YouTubie, jakie filmy dodaję, to są ulubieńców albo hole. No ale tak jakoś nie mam ostatnio weny do nagrywania. Niby wiosna się zbliża, jest coraz cieplej, ale nie mam takiej, wiecie, energii i myślę o tym, żeby zakończyć w ogóle nagrywanie YouTube'a. Albo zrobić taką dłuższą przerwę. Jeszcze nie wiem, pomyślę cały czas nad tym, więc jeszcze nie wiem, co to będzie. Ale właśnie przychodzę dzisiaj dla Was z kolejnym haulem, takim innym, bo będę dzisiaj mierzyć dla Was rzeczy. Więc zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą mam właśnie na sobie, to jest właśnie z Primarka t-shirt. Zwykły t-shirt z Primarka, ale spodoba mi się, bo jest Stitch. Ja uwielbiam Stitcha, kojarzy mi się właśnie z dzieciństwa. Zwykła koszuleczka, taki t-shirt, ale mam takie ołówkowe spódniczki sportowe i to jest pierwsza taka szara. To w ogóle, co tutaj leży, to jest wszystko, co chcę Wam pokazać. I ona się tak prezentuje, jest taka ołówkowa. Ja już je kupiłam dawno, gdzieś chyba w lutym, ale zapomniałam pokazać je w ostatnim haulu. I mam też taką czarną i one po 4 funty z Primarka. Także to jest haul właśnie z Primarka. I do na przykład jakiegoś krótkiego crop topu czy swetra gdzieś sobie tutaj tak przewiązać, o, z tej strony. Także ona fajnie będzie do crop topów wyglądać również, te spódniczki, więc to były 3 rzeczy, które kupiłam. A ten t-shirt chyba 5 funtów z Stitchem, tak mi się podoba. A jak nie będę go używać, stwierdzę, że jest trochę za bardzo dziecinny. Chociaż podoba mi się ten motyw, to będzie do spania. Także te pierwsze rzeczy. Kolejne rzeczy, które chcę Wam pokazać, to są ciuszki z sklepu NAKD. Ja wiem, że teraz są w Polsce, że można w Polsce zamawiać, ja czekam na tą paczkę. Zamówiłam w poniedziałek wieczorem i przyszło mi w poniedziałek, no to czekam tydzień. Więc nie wiemy w Polsce, jakie przede szybciej dostaję, tutaj nie wiem, gdzie dostałam. Ale z tej paczki jestem średnio zadowolona, wybrałam 3 rzeczy, bo chciałam właśnie spróbować z tych 3 rzeczy coś, czy się opłaca, jak długo na paczkę trzeba czekać, nie wybieram jakichś droższych, wiecie, produktów. I Wam pokażę. Trochę są pomięte, bo włożyłam je do worka, dlatego w tym, co przyszły, żeby nie zapomnieć Wam pokazać. Pierwsza jest koszuleczka taka. To jest takim bardzo długim dekoltem. Ja chciałam taką t-shirt, też taka oversize, ale ten dekolt jest okropny, bo jest duży. I to jest rozmiar S. Właśnie też nie wiedziałam, jakie rozmiary zamawiać z tej strony, więc dlatego wzięłam takie tańsze produkty. Chociaż ta koszulka kosztowała 11 funtów, 2 swetry po 20 funtów. To Wam pokażę. W takim kobaltowym kolorze, zaraz ją przymierzę. Następna rzecz. I w ogóle to miało być taki bardziej taki ciemny kobalt. Coś jak ten tutaj swetr. No ale widzicie, to jest taki bardziej no, ciemny niebieski niż kobaltowy. Bo ten swetr oddaje to, co było na stronie. No trochę ta strona przekłamuje kolor. A drugi to jest taki sweterek z dekoltem. Podoba mi się całkiem inny, taki modny żółty teraz jest. Taki ciemny, modny żółty. Chciałam w kolorze żółtym i to jest z tyłu w ogóle, a tak jest z przodu. Tak wygląda i to jest M-ka i on jest fajny, taki duży oversize, ale rękawy to są przesada. Później Wam pokażę, jak to właśnie wygląda na przebitkach. Więc no to jest taki M-ka. A najbardziej z czego jestem zadowolona, to zadowolona jestem z tego sweterka, to jest sportowy. Chociaż kolor jest troszkę inny, bo taki... O, tak wygląda. On jest na taki, z drugiej strony, na jedno ramię. Jest taki sportowy, taka jak bluza dresowa. Fajnie to wygląda. To jest też rozmiar M. I co, no kolor jest troszkę inny tutaj. Bardziej taki miał być pudrowy róż. No ale niestety to nie jest taki pudrowy róż. Tylko, ale dobrze mi takim kolorze czuję się, więc to są te 3 rzeczy z NAKD, więc Wam je zaraz pokażę, wyglądają do tej spódniczki, której mam na sobie. I to jest ta bluzeczka, taka oversize, S-ka, dobrze, że nie wzięłam M-ki, bo tamte rzeczy wzięłam M-ki, ale w ostatniej chwili zmieniłam, myślę, jak będzie S-ka, to nawet krótka będzie jako właśnie do takiej spódniczki, jako crop top, ale ona jest szeroka, dobrze ma ten dekolt, to mnie tak troszkę nie poszerza, ale no nie wiem. Do tej spódniczki fajnie to nawet wygląda, tylko że ma taki straszny, no, jak widzicie, dekolt. Nie wiem, na to w sumie może być. Czy tak, to tak troszkę, no nie bardzo, więc no dekolt ma troszkę, no jakbym miała pewnie M, to by było gdzieś dotąd, no.
nie jest zła, ale jakoś ma fajną, dobry materiał, bo to jest 100% bawełny, więc myślę, że się nie będzie niszczyły, czyli może są warte ceny te ubrania, więc no zobaczę, przetestuję, dam Wam na pewno znać, albo może coś jeszcze zamówię, więc z tej strony, jak będzie mi się spisywało, no więc to tak się prezentuje taki t-shirt, no latem w sumie. Kolejna Oj, rzecz to jest tak. ten sweter kobaltowy. On oddaje taki kolor, faktycznie. Tylko no, rękawy są straszne. Rękawy możecie zauważyć, no tu ma, nawet palców mnie nie widać, więc nie wiem, można sobie je podwinąć. Widziałam też na Instagramie jedną dziewczynę, która też miała taki problem i tak samo widziałam, że miała podwinięty. No fajnie to wygląda, bo jest taki, no oversize. Myślałam, że on będzie troszkę krótszy, że będzie fajnie wyglądał do tej spódniczki. No, ale jak widzicie, no tak to się prezentuje, no. A i z tyłu Wam pokażę. Z tyłu ma bardzo fajne te placy, ale myślałam, że będzie bardziej taki głębszy. Akurat mi tutaj stanik do stanika, także z jednej strony dobrze, a z drugiej bardzo mi się to podoba. No, nie jest zły, no ale coś jeszcze tak. No nie wiem sama. Nie będę odsyłać, na pewno tych rzeczy zostawiam. Nie bawię się w odsyłki. Jakby były za małe, to bym może się zastanawiała, albo nawet nie wiem, może komuś odsprzedała, albo komuś dała. Więc nie lubię bawić się w takie odsyłki. No i ostatni sweter jest ze sklepu No i NKD. Mam kolejny sweterek. Ten, który mi się najbardziej podoba, który jest w moim stylu. Z takim, no, na jedno ramię. On opada. Tutaj mam jeszcze takie, wiecie, na wieszakach jest takie zabezpieczenie, żeby nam ciuchy nie spadały. Ja oczywiście mam swetry poukładane w kostkę, także w szafie, także nie będę na pewno jej wieszać na wieszaku. Więc to mi nie jest potrzebne, ja to po prostu obetnę, bo tutaj się tak marszczy. Wtedy będzie mi jeszcze bardziej na ramię spadało. Także to będzie opadało tak na ramię, będzie to fajnie wyglądało. Więc tak się prezentuje sportowy sweterek, fajny. On nawet do tej stylówy też można gdzieś wyjść. Myślę, że spoko, z tego jestem zadowolona jak najbardziej na tak. Sweterka warte swoje pieniążki, warte tej ceny, także jestem bardzo zadowolona z tego sweterka. Także widziałam jeszcze różne sweterki w takim, z takiego materiału, w takim jakby stylu właśnie sportowym, w szpic. Także myślę, że by były takie fajne, także już będę wiedziała. Ten akurat jest MK, super, taki właśnie oversize. No, troszkę rękawy też ma długie, ale już widać mi przynajmniej palce. No i tutaj się trzyma, a tamten mi zjeżdża normalnie ręka, więc muszą być podwinięte. Tutaj tego problemu nie ma, więc tak. Jak nie zapomnę, to pod tym filmikiem Wam podlinkuję właśnie te rzeczy, jakby Wam się spodobały. Więc tak. Jakaś stylowa na pewno będzie. Chciałam, żeby było już cieplej. To bym jakieś lookbooki nagrała, takie wiosenne. No zobaczę, jak z tym YouTube'em jeszcze się zastanowię, czy zrobić sobie przerwę, czy całkiem zrezygnować, więc do tego jeszcze na pewno dojdę i Wam dam znać, jak będę chciała zamknąć całkiem przez jakiś czas, to zrobię jakiś krótki filmik, więc no zobaczymy. I kolejną rzeczą, którą kupiłam w Mattelanie. Ostatnio fajną rzeczy mają, lepsze niż w Primarku. W Primarku to tak przechodzę i to tam nic ciekawego nie ma. Kupiłam sobie taką kolejną kurteczkę. Jak ostatnio Wam pokazywałam taką żółtą z Biegoka, tym razem kupiłam w Mattelanie. Podoba mi się jej kolor. Ona jest taka bardzo cieniutka, jest to taka parka. To jest w rozmiarze 10. Chciałam ją, żeby był pod grubszy swetr, żeby pod swetr, żeby to nie było takie opięte, żeby była taka luźniejsza. Bo tamto mam żółtą idealnie dopasowaną, ale to takie te cieplejsze właśnie dni, wiosna, taki deszcz, żeby wyjść na spacer, albo w razie gdyby tam się, nie wiem, gdzieś do sklepu czy gdzieś, to żeby była taka dopasowana, bo jakiś cienki sweterek. No ta jest cienka, bardzo cienka, ale bardzo lubię te kieszenie, właśnie ten motyw kieszeni. Tutaj jest taka atrapa, nie ma kieszonki, ale tutaj ma właśnie takie klapy, jak mam w tym kurteczce w pudrowym różu i również tutaj takiej żółtej, co Wam pokazywałam na deszcz. Lubię taki kształt kieszonek, fajnie to wygląda, nic nie wypada nam. Bardzo dobrze się czuję w takich kurtkach. I to jest parka w takim kolorze. Bardzo fajnie wygląda mój fiolet, ulubiony kolor. Co Wam pokażę zaraz, to kupiłam fajne rzeczy. I tak ta kurteczka wygląda. Kaptur jest, no ona jest taka cieniutka. Ma złote detale. Chciałam coś
coś takiego innego, nie żeby było tak wszystko. Tu mam bardzo ściągnięte, możecie zauważyć. Troszkę ostatnio schudłam i chciałabym jeszcze troszkę schudnąć, więc pracuję nad tym. Więc tak, w ogóle moje włosy są dzisiaj okropne, bo miałam takie fajne wczoraj fale, ale dzisiaj je musiałam rozczesać, bo były kołtuny i mam kręcone włosy, się nie czeszę, a też myślałam o tym, żeby wrócić do swojego naturalnego skrętu, więc też myślę nad tym. I tak ona się prezentuje. To wygląda taką dużą, ale rękawy ma troszkę krótkie. Możecie zauważyć, że tak troszkę podciągają, no ale bardzo mi się ona spodobała. 30 funtów kosztowała, to też nie jest jakiś majątek, myślę, że na kurtkę. Jeszcze taką sezonową, właśnie typowo wiosenną. No i tak się prezentuje. Ona tutaj trochę tak, no tak się tutaj jest ten ściągasz ściągnięty. No i tutaj ona tak odstaje trochę. No ale mi się bardzo podoba. Najważniejsze, że mi się podoba, tak to się prezentuje ta kurteczka. No fajne te detale, fajnie właśnie wygląda fiolet do tego koloru, bardzo uniwersalna taka kurteczka. Jestem bardzo z niej zadowolona. Zwracajcie uwagę na moje włosy, chyba ja zaraz zwiążę. Dobra, no komend. Następna rzecz to są właśnie sweterek. Sweterek, on jest, normalnie kocham ten kolor, kocham i uwielbiam fioletowy. Ktoś mnie ogląda lub wie, lub nie. Na Instagramie również Was zapraszam, tu gdzieś podkoczy mój hashtag. Taki sam nazwa jak na YouTubie, iwonka369. Także Was serdecznie zapraszam na mój Instagram. Tam rzucam fotki, staram się przynajmniej tak wrzucać co tydzień. Czasami się uda w ciągu tygodnia. Coś tam wrzucić właśnie z jakimś... właśnie strojem, bardziej strojem takim właśnie, wiecie, takim modowym. Coś tam makijażowego też rzucam, także coś tam może znajdziecie dla siebie. Nie jest zablokowany Instagram, także możecie sobie nawet mnie znaleźć na internecie, jak nie macie Instagrama, w Google wpisać Instagram iwonka369 i Wam pokażę mój cały profil. Także tak, przechodzę do tego sweterka. Ten sweterek, słuchajcie, on kosztował 12,99. Podchodzę do kasy, on tylko 5 funtów. Szkoda, że nie było w innych kolorach, takich pastelowych, bo ten fiolet troszkę w świetle dziennym, trochę ta kamera przekłamuje. On jest taki piękny, pastelowy, intensywny, ciemny fiolet. Nie jest taki zgaszony. I na tym, co mam jeszcze na dole, to są buty. Buty Wam pokażę zaraz z bliska. To są buty też fioletowe. One kosztowały 20 funtów. Ja je zamówiłam online, dlatego że nie było ich w sklepie. Był tylko pudrowy róż. I na nogach mam z TK Maxa ze sklepu. To jest, nie wiem, włoska firma Elles z tej firmy. Fajnie się prezentują te leginsy. One kosztowały tylko... już Wam pokazuję. 12,99 z 22 i wziąłam dwie pary, możecie zauważyć. To są takie szare z różowym, fajne mają materiały, ja mam jedne czarne, właśnie mam na Instagramie z tym sweterkiem i te czarne getry, zrobioną foteczkę i bardzo fajny materiał, nie prześwitują, co mi się podoba, tylko jeden ich minus to są krótkie tutaj strasznie. Co mi się nie podoba. Nie są takie, wiecie, leginsy wyżej pępka albo równo z pępkiem, tylko one są niżej. Także na lato idealne. A drugi kolor to, jak możecie zauważyć, taki baby blue z granatem. Też fajnie się prezentuję. Wziąłam dwie pary. Nic z tej firmy nie mam, tylko jedne rzeczy, właśnie getry i byłam bardzo z niej zadowolona i sobie wzięłam kolejne rzeczy. Czyli te getry. Jeszcze bym chciała może jakąś koszulkę, bo jest naprawdę świetny materiał. Naprawdę, jak znajdziecie tą firmę, to Wam polecam. W TK Maxie. Więc co, jeszcze Wam pokażę buty z bliska. Właśnie są przepiękne. Tak się prezentują. O, możecie zauważyć. One są właśnie troszkę wyższe. Ja nie lubię tych butów, nie podobały mi się nigdy te buty z tą platformą. Ale nie chodzi o buty, jak wyglądają, tylko o ich kolor. No uwielbiam, uwielbiam. No, miód, malina. Super. I kolejne rzeczy to będą torebki. Słuchajcie, teraz bym weszła na taki temat, że stwierdziłam, że kupić torebkę jedną, a drugą za 300-500 funtów, czy kupić sobie dwie z takiego sklepu, którego jeszcze nie mam żadnych torebek, ale z ciuchów jestem bardzo zadowolona. A chodzi tutaj o sklep River Island. Właśnie czasami
wiem jak to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, ale może przejdę do tej torebki. Pierwszą torebkę chciałam sobie wybrać dużą, na podróż, gdy lecę samolotem. Uwielbiam tą torebkę z DKNY. Oto, na podróż, jest dla mnie idealna, perfekt. Tylko dostałam spóźniony, można powiedzieć, prezent Bożego Narodzenia, jako walentynkowy Dzień Kobiet, tablet od mojego narzeczonego, który jest bardzo duży. To jest najnowszy tablet Samsunga i jest on bardzo duży, więc nie mieści mi się do tej torebki, bo ona jest taka, wiecie, okrągła, półokrągła można powiedzieć i wystaje, więc zasuwam torebkę, obciera o rogi tableta. Mam nadzieję, że zrozumiecie. I szukam jakiejś torebki nieciężkiej, nie żebym miała dużo pierdół, paseczków, dupeczków, nie, nie. Szukam normalnej, zwykłej torebki i kiedyś sobie chodziłam tamten tygodniu w sobotę i weszłam do sklepu River Island. Wiem, że może nie wszystkim się spodoba ta torebka, ale mi się bardzo podoba. Cena też, bardzo dobra cena. Nie miałam nigdy torebki z River Island. Gdy macie torebki z River Island, napiszcie mi w komentarzach, jak wam się spisują, czy długo je macie, czy je nosicie, czy tylko od czasu do czasu, bo drugą mam torebkę, której będę chodzić na pewno od czasu do czasu. Ale przechodząc do tej, jest też taki kolor czarny i taka mocna pomarańcz, czerwony, bardziej taki pomarańczowy. I ona się prezentuje tak. Zwykła, klasyczna, bez żadnych zameczków, pierdołów. I tutaj ma logo River Island. Jeden pasek, który mi się bardzo spisuje dobrze, wygodnie tutaj. I jest mega lekka. Ja w środku mam lekramówkę, nie przestraszcie się, z River Island. Ale tak wygląda, jest pojemna. Tu ma jedną taką kieszonkę dużą na zamek. I te dwie małe tutaj tradycyjne. I tutaj, słuchajcie, tablet mi się mieści bez problemu, jeszcze mam dużo do góry. I co jeszcze? Jak jadę właśnie samolotem, to zawsze mam problem. Woda, telefon, paszport. I tak to jest właśnie, bo zawsze mam bagaż pełen wypchany, więc pasuje mi taka torebka, żeby mogła dużo naładować. Nawet gdy będzie mi tutaj wystawało, to jest to spoko, że nie muszę męczyć się, żeby zasunąć zamek. Więc dlatego szukam takiej torebki, która byłaby wygodna, nie ciężka, a lekka. Jest też taka typowo inna, można ją nosić tak, nie ma długiego paska, ale chciałam ją pod ramię. I szukałam takiego czegoś na różnych stronach internetowych, żeby zamówić online taką torebkę. No, ale jak właśnie mówię, ceny były różne kosmiczne, bo myślałam o Calvinie Kleinie, Michael Korsie i różnych takich. Ale tak się zastanawiałam, że lepiej sobie kupię na razie. Mam jeszcze co chciałabym poruszyć. Kolejna torebka też jest z River Island, ma przepiękny kolor i jest tylko inspiracją torebki Chanel, którą bardzo lubię. Lubię bardzo się interesować droższymi markami i mnie to czasami tak denerwuje, że jak widzę przez miasto ktoś idzie w apaszce, właśnie żeby nikogo nie urazić w tym momencie, apaszce Louis Vuitton, no po prostu mnie coś się dzieje. Nie mam, nie stać mnie, nie kupuję tych rzeczy, więc też dużo widzę na Instagramie dziewczyn, które dodają koszulki Calvina Kleina, które można kupić na AliExpress za parę groszy, jak i również można torebki Michaela Korsa kupić za parę groszy. Dobrze się w tym też obeznałam temacie z moją bratową. Także dużo rzeczy można kupić, do zegarki Daniela Wellingtona, Michaela Korsa. Nienawidzę podrób, wolę iść sobie do H&M-u i kupić sobie sweter, nie jakiś tam droższy, tylko kupić sobie tańszy, a odłożyć na te droższe rzeczy, żeby to było prawdziwe. Nie mogę patrzeć na to naprawdę, jak ktoś kupuje, na przykład tu jest taki sklep, jak ktoś mieszka w Anglii lub wie, lub był Sport Direct. Bardzo tani sklep sportowy, można kupić fajne buty również, które są oryginalne, ale gdy widzę koszulkę męską, t-shirt Calvina Kleina, to Calvina Kleina, to aż mi szlak trafia, że ona kosztuje tylko 20 funtów. Śmieszne to jest, bo same majtki męskie kosztują 35 za dwie pary. I czasami jak się to trafi na promocji, więc trochę mnie to śmieszy. Może nie mam torebki Chanel, nie mam torebki tam Gucci czy Dior, ale czytam dużo na internecie, sprawdzam. Oglądam też dziewczynę na YouTubie Szusz, która ma właśnie recenzję dużo torebek Chanel i mówi, jak mają wyglądać, jak rozpoznać podróbkę od oryginału. Dużo z takich filmów. No, śmieszy mnie to właśnie, że ktoś chodzi w takich podróbkach. Nie lubię tego. Wolę naprawdę iść do Primarka lub do H&M i kupić sobie podobną rzecz, inspirowaną rzeczą, a nie takim chamskim logo, jak tutaj widzę w Anglii, czasami dziewczyny chodzą z Gucci torebką. Przecież to widać, że to jest podróbka i to bardzo widać, że to jest podróbka.
jeszcze idzie taka też kobieta z chamskim kupionym torebką Chanel z AliExpress, która już jest nawet obdarta, brzydko wygląda, ale no sorry, Chanel za parę tysięcy funtów czy złotych, no powiem wam, na pewno by się tak nie szybko nie zniszczyła. A znaczek się jeszcze nie zniszczył, ala złoty, a torebka już się starła jako skórka, skóra, niby, bo to Chanel, prawda? No no comment, wychodzę. A, zapomniałam o jednej torebce dla wam pokazania, więc jestem przeciwko do tego tematu, wracając pod róbek. Dobrze, i przychodzę do was z inspiracją właśnie, no nie stać mnie na torebkę Chanel, która jest właśnie inspirowana, a co mi się właśnie podoba w Chanel, no jakoś na pewno też, ale kształt. Kształt właśnie takiej torebki szukałam, no jest przepiękny kolor, ale o to, że Chanel ma taki pasek właśnie ala złoty, regulowany, który mogę sobie dać tak właśnie i właśnie przeplatany tak. Obejrzenie właśnie torebek Chanel lub w Google możecie wpisać. No wolę sobie iść naprawdę do punktu, kupić jeden t-shirt, nie wiem, z Levisa, oryginalny za 25 funtów, niż kupić sobie z AliExpress za 30 zł podróbkę Levisa albo Calvina Kleina. Nie taki temat, że no piszcie, jak uważacie na temat podróbek. Ja nie lubię podróbek, nie lubię tego, dlatego kupuję z innych sieciówek, no. Nie no, no comment, no comment. Piszcie, jak uważacie na temat, czy mam tam przestać nagrywać. Szczerze, ja się nie obrażam i nie jestem nastolatką, żebym się obrażała, szczere komentarze, więc jakoś tak się nie przejmuję za bardzo tym, mam ważniejsze sprawy na głowie. Piszcie, komentujcie, dajcie łapki w górę, jeśli wam się podoba i zapraszam was na Instagrama. Przynajmniej gdy nie będę nagrywać YouTube'a, to przynajmniej na Instagramie będziecie mnie mieć i pamiętać, że Iwona taka była i nagrywała YouTube'a. Także no, ale jeszcze nie mówię na 100%, tylko na 50% z myślą o tym, żeby przestać nagrywać. Więc tak, więc zapraszam was do następnych filmów. Myślę, że jeszcze jakiś się pojawi. Na pewno. To do następnych, pa!